2 czerwca na stadionie Syrena w Żarach odbyły się 14 powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. Komendant zawodów powiatowych, druk Tadeusz Kowalczuk, melduje drużyny sportowo-pożarnicze gotowe do zawodów 14 zawodów powiatowych. W dzisiejszych zawodach mamy pewną innowację, o której wypada mi powiedzieć. Jest to szczególna nagroda. Nagroda dla najlepszej jednostki OSP za wyniki całej jednostki, a zatem wszystkich zespołów, wszystkich drużyn, które startują. Tu są punktowane miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, a zatem seniorzy, seniorki, dziewczęta i chłopcy. To jest taki duży puchar, który pozwoliłem sobie ufundować, a takim załącznikiem do tego pucharu jest piękna nagroda, powiedziałbym pieniężna nagroda, z którą będziecie mogli zrobić wszystko, co chcecie, ufundowana przez prezesa Apotysile, pana Sławomira Rabę. O innych szczegółach już wiecie, o innych nagrodach. Nagrody są piękne. Jak zwykle, jak co roku mamy wspaniałych sponsorów, którzy nie pożałowali grosza po to, żeby w sposób szczególny, w sposób taki wyraźny uhonorować was, ochotników, którzy nie żałujecie zdrowia i życia w razie potrzeby. Dziękuję. 14 zawody powiatowe Ochotniczych Straży Pożarnych uważam za otwarte. W kwalifikacji drużyn młodzieżowych dziewcząt pierwsze miejsce zajęła OSP Mirostowice Dolne, drugie OSP Chocicz, trzecie OSP Przewóz, czwarte OSP Niwica. Spośród drużyn chłopców najlepsza okazała się OSP Lubanice, druga była OSP Chocicz, trzecia OSP Jasień, czwarta OSP Brody, piąta OSP Żarki Wielkie, szósta OSP Piotrów. W kwalifikacji drużyn kobiecych pierwsze miejsce zajęła OSP Złotnik, drugie OSP Dębinka. OSP Złotnik okazała się też najlepszą drużyną seniorów, druga była OSP Łęknica, trzecia OSP Lipna, czwarta OSP Żary Kunice, piąta OSP Trzebiel, szósta OSP Mirostowice Dolne, siódma OSP Stara Woda, a ósma OSP Zabłocie. Tytuł najlepszej jednostki w powiecie żarskim oraz Puchar Przechodni Starosty Żarskiego wywalczyła OSP ze Złotnika.